A dzisiaj będziemy mówili o zaszumionych zdjęciach. I nie tylko. Zapraszam. Witam Was w trzecim odcinku mojej serii o trójkącie ekspozycji. Jest to trzeci odcinek, ale nie ostatni. Planuję zrobić jeszcze dwa. Jeden o filtrze szarym, drugi o słabych warunkach oświetleniowych. Jednak te dwa odcinki będą skierowane raczej do osób, które bardziej są zainteresowane filmowaniem. Aczkolwiek o fotografii też tam będzie. Dziś będziemy rozmawiali o czułości ISO, a w poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o czasie naświetlania i przysłonie. Jeśli nie widzieliście tych odcinków, zachęcam, zobaczcie je. Linki powinny się pojawić tutaj oraz będą umieszczone na dole. No więc czym jest ta czułość ISO? ISO jest to wartość, która mówi nam o tym, jak bardzo czuły na światło jest nasz sensor. Im wyższa jest ta wartość, tym bardziej czuły, im niższa, tym mniej. Jednak tak jak każdy z elementów trójkąta ekspozycji niesie ze sobą skutek uboczny, tak samo tutaj. Skutkiem ubocznym jest szum. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Macie słabe głośniki, a chcecie puścić na nich głośną muzykę. Jeżeli rozkręcicie je na maksa, to prawdopodobnie dostaniecie dźwięk przesterowany. Podobnie jest z czułością ISO. Podnosząc czułość ISO, niejako wymuszamy na naszym sensorze, żeby był bardziej wrażliwy na światło. Nie wpuszczamy więcej światła, tylko cyfrowo podbijamy jasność zdjęcia. I stąd mamy brzydki szum cyfrowy. Żeby uniknąć tego szumu, zaleca się po prostu trzymać wartość ISO na możliwie jak najniższym poziomie. A jak to zrobić? Po to właśnie poznaliśmy wartość ISO na ostatnim miejscu, żeby wiedzieć, jakie są inne sposoby na to, żeby wpuścić więcej światła i rozjaśnić nasze zdjęcie. I kiedy tamte metody zawodzą i nie jesteśmy w stanie wpuścić więcej światła, na przykład otwierając przysłonę bądź wydłużając czas naświetlania ze względu na przykład na nasze decyzje artystyczne, to wtedy musimy posiłkować się wartością ISO. Podsumowując chyba najkrótszy odcinek tej serii, jeżeli wychodzą Wam zaszumione zdjęcia, to najprawdopodobniej jest to wina wysokiej wartości ISO. Więc żeby uniknąć tego szumu, musicie zmniejszyć wartość ISO i zrekompensować brak światła metodami omawianymi w poprzednich odcinkach. I na dziś to tyle. Tak jak wspomniałem, przygotuję jeszcze dwa odcinki, które niejako dopełnią tę serię i będą ściśle związane z trójkątem ekspozycji. I będzie to odcinek o filtrze szarym oraz o słabych warunkach oświetleniowych. Jeśli jesteście tym zainteresowani i jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, kliknijcie w subskrypcję i dzwonek powiadomień, żeby zostać poinformowanym, kiedy pojawią się te odcinki. Zachęcam, komentujcie, zadawajcie pytania, a jeśli Wam się ta seria podobała, będzie mi miło, jeśli zostawicie łapkę w górę. Polecam też, odwiedźcie mojego Instagrama, gdzie prócz zdjęć pojawiają się też Insta Stories z informacjami, co się dzieje u mnie, ale również z zapleczem tych wszystkich odcinków. Między innymi właśnie dlatego powstała ta seria, bo zapytałem po pierwsze, czy Was tematyka interesuje, a po drugie, czy chcecie jeden długi odcinek, czy trzy krótkie. I zgodnie z Waszymi głosami przygotowałem trzy krótkie. Także zachęcam, śledźcie mnie na Instagramie, angażujcie się, będzie mi bardzo miło. Tymczasem, do zobaczenia.